Dzień dobry, ja jestem Rwarian, kolejny odcinek serii Z do A. Eliska. Eliska w dżungli. Raczej standardowa. Bez jakichś tam udziwnień raczej. Typowo sobie zagram Eliską. Nigdy za bardzo Eliską dobrą nie byłem. Starałem się, próbowałem. Ale no nie, no nie mój champion po prostu. Totalnie. Często była w mecie, ale nie wiem, no nigdy się nie nauczyłem nią grać. Także to nie jest na pewno dobry pokaz. A czy to nie będzie dobry pokaz Eliski? To już wam mogę obiecać. No chyba, że moi przeciwnicy będą naprawdę słabi. Gram sobie na normalku. Na nakazie raczej bym tego nie wyciągał. Zmieńmy to. To. To, dobra, okej. Kciuki proszę zostawić. Suby proszę zostawić. Życzę miłego oglądania. Dawno teraz, czy dawno, mało teraz gram ostatnio. Więc moje skillsy są trochę drewniane. Ostatnio się bardziej skupiłem na komentowaniu Ligi Legend. Na Mistrzostwa Świata jednak, prawda? Zresztą dużo z Mistrzostw Świata jest na YouTubie wrzucone. Jeśli nie widzieliście, to bardzo mogą obejrzeć oczywiście. Także drewno. Drewno gaming. Aczkolwiek wczoraj przynajmniej pograłem z 5 gier. Ale ogólnie w ostatnich, nie wiem, 2 tygodniach słabo, słabo z moim graniem. A niedługo się sezon kończy. Przypominam, że 8 listopada się kończy, więc do tego czasu można wbijać te tak zwane rangi. Także spieszcie się, póki można. Przypominam, że za Golda dostaje się skina do Gravesa. A ja osobiście na iście będę chciał wbijać Challengera, ale z tym, że ostatnio tak mało gram, to nie wiem naprawdę, czy mi się uda tego Challengera wbić. Nie wiem, ale będę próbował. I myślę, że od następnego tygodnia, tak jest, myślę, że od następnego tygodnia zacznę. Teraz jeszcze ćwierćfinały. Te ćwierćfinały będą dużo czasu zajmować. Ale po tym, gdzieś tam już od 23. Tryhard na iście. Taki jest plan. Także dużo pewnie będzie streamowania i tryhardowania. Trochę za późno tego pojączka wypuściłem. Zagadałem się. No można 3 sekundy wcześniej go puścić przecież. Może dokończmy go w ten sposób. Okej. Okay. Nie wiem, ta Eliska jest strasznie dobrą postacią, jeśli się potrafi nią grać. Ale nie wiem, jakoś tak totalnie w ogóle nie czuję tego stylu gry. Nie wiem. Wiele razy próbowałem. Niekiedy mi się zdarza na normalku zagrać, ale no bez szału. Jest naprawdę bez szału. Z dołu Katarina dała sobie tego warda. Dobra. To jest bardzo dobra informacja dla mnie. Bo ja podejdę od góry. Gram na Rek'Sai, okej. Okay. Może nie będzie problemu z Rek'Sai. Oj, okej. Okay. Nie muszę podchodzić. Najwyraźniej. To super dla mnie. Na topie. Eliska jest dobrą postacią do dive'owania, bo macie tego rappela. Dlatego też na tym się zastanowił. Nie mogę dalej. Ale Karen, zapraszam. Nie. Okej, okay, nie za wymiana. Ja się wyleczę, on też się niby wyleczy. Potrzebuję warda gdzieś tutaj dać teraz. On może mnie widzieć na tym swoim sensorze. Jest to trochę niewygodne. Bardzo możliwe, że jest na golemach. Ściągnę mu ten tunel. Chciałbym topa bardzo zabić, tylko jeśli tu jest Rek'Sai, to mam problem. Okej, nie ma. Niech to przepuszuje mocniej. Kurde, akurat mnie najdą. Okej. Okay. Katarina odchodzi. Przepał. Czy ja już mam stuna? Bardzo dobre pytanie. O, jeszcze miała? Chwilę. Kurde, wydawało mi się, że ci miała szum pod na cooldownie. Przynajmniej zawiasku? Nie jestem pewny. Aj. Chyba trzeba było zdechnąć po tym, jak zabiliśmy Rek'Sai. Nie patrzę, aż kraszowałem. Ale nie najgorzej. Dwie asysty. Może być. Powiedzmy, że może być. Fajna próba. Azir ma teraz
dużo wolnego niby, aczkolwiek 2 kile dla Kataryny to nic fajnego. Trzeba będzie niedługo tam podejść. Nie, ją zabić najlepiej. Okej, brawo. Nie wiem, czy mówiłem, ale to jest normal oczywiście. Ja mówiłem, ale wolę się upewnić. Ja tak jak mówiłem, mało aktualnie gram, więc w ogóle Ranked'ów nie pogrywam ostatnimi czasy. Na łoście sobie siedzę na... No, ja też jest to. Na D3. Strzału też nie ma. Uwaga, Katarina, ale idę też tam. Na tym wardzie mnie nie będzie widać, bo jest wyłączony. Jeśli tylko się pokaże, no to wjeżdżam. Okej, super. Czy możemy dalej? Ja odpuściłbym to. Super. Double buffik dla mnie. Cudownie. Okej. To mi się podoba. Brayter bym musiał wziąć w końcu. Jest tutaj krab. Nie ma kraba. Nawet nie jest tak źle. Aczkolwiek problem z tymi grami normalnymi jest taki, że nie wiadomo do końca na kogo grasz tak naprawdę, jaki jest poziom, co nie. Aczkolwiek jak próbowałem coś na rankedach feminicką, to zawsze było, wszystko było zależne od tego, jak mi early game szedł. Jeśli jakoś early game mi wejdzie, to jest spoko, bo się rozpędza. Meliska jest ogólnie bardzo dobrą postacią w early game. Jest super silna, tylko później traci trochę swojej mocy. Już nie jest tak silna później. I to jest spory problem. Są duże szanse, że Tekstej podejdzie na topa za chwilę. Tak samo jak Katarina. Więc ja pójdę tutaj do krzaka, bo Kennen strasznie puszuje na topie, nie? Więc za chwilę ktoś tam powinien podejść i się odpalić w niego. A ja tutaj będę gotowy na walkę. Niech to się... Już miałem go opluć na odchodne. Spoko, bardzo dziwne zagranie od Tranda tak naprawdę. Nie domyślił się. Aha, Thresh rushuje Randuina, bo ma do questa. Teraz jestem... O Jezu, zrobił to. Ludzie są głupi. Jest teraz ta misja, jeśli nie widzieliście, że trzeba tam zrobić jakieś itemki. Gdzie ja mam tego? Gdzie to jest? Morellonomicon. Omen, Infinity Edge. I ludzie od razu to zaczynają budować. Róbcie coś takiego, jeśli chcecie zrobić tego questa. Po prostu w ten sposób. Jak już wiecie, że gra jest wygrana. No wiecie, przeciwnik jest zaejsowany, wasi sojusznicy puszują. Cofacie do bazy, sprzedajcie swoje wszystkie itemy. Wtedy sobie kupujecie wszystkie te trzy itemy nawet na raz po prostu. W ten sposób. I bardzo możliwe, że ja też tak zrobię w tej grze właśnie. Jeśli nam się uda wygrać, oczywiście. Tam trzeba grę wygrać, jeśli się mylę. Z tymi itemami. To też nie jest tak, że potrzebujecie wszystkie 12 itemy mieć. Czy będę miał na całego itemka się zastanawiam? O cholera. Nic mi to nie daje. Ale szkoda. I nawet nie mam itema. O, ale lipka. No, sprzedamy to. Chociaż mimo tego nie będę miał. Poczekam. A, szkoda, kurde. No, za dużo chciałem. Niestety. Poczekam te trzy dychy. O, skończyło mi się picie piwa. Kiedy lubię sobie jeszcze Darkseela tutaj zagrać na niej, ale... Nie tym razem. O, Kerena nam idzie? Nie, na topie mam. Kurde, jakbym miał na midzie, strasznie lubię grać z postaciami, które nie mają many na midzie, bo dzięki temu ja mogę sobie zawsze blue. To jest super. Na przykład z Katariną grać, czy z Yasuo, ale tylko z dobrym Yasuo. To jest spoko. Uwielbiam.
Trzeba by się wziąć tą red na midzie lub bocie. Taki standard totalny zagrać. Staram się, który mam poziom tej Elisy, bo coś tam niby ją grałem, ale nie mam chyba piątki, nie wydaje mi się. Okej, okay, wzięli turet, super. Mogę postawić sobie tego turecika swojego. Nie ma tam blue. No nie ma. On tej na też by można zebrać. Kurde, kill, bo to jakaś wojna. Mogę zdeperlować do tego smoka, ale coś czuję, że będę potrzebował rapela do dive'owania właśnie. Nie, nie, możemy to zrobić jeszcze. A, nasi odpuścili. Dobra. To głupio. Musimy spokojnie zdejmować i wziąć ten turret. I powinniśmy przepuszczać też to. Ale mniejsza. Jak jest zestunowany krab, to więcej damage'ów wciskałem w niego. Dlatego warto dać kokon. Dawaj, dawaj. Musisz trafić. Play chociaż. Wow, jakby mnie trafił z kół, miałby później erkę na mnie, mnie zabił. Dobrze, że to nie weszło. Teoretycznie nie powinno zaczynać z kół, bo moje kół działa na zasadzie, że im ktoś ma mniej HP, tym więcej zadaje. Ale mniejsza. Zagram sobie raczej pod AP takiego protobelta. Myślę. Okej. Nie dostał w ogóle tej asysty za zagranie mi tarczy? Dziwne. Powinien dostać chyba. Widziamy. No gościu tam totalnie frizuje. Nadrabia CS sobie dzięki temu. Tak naprawdę to bardzo rozsądnie gra Trundle, muszę przyznać. Wezmę sobie tego Darkseela, o którym mówiłem wcześniej. Możliwe, że Rifta wezmę i z Riftem pójdziemy na bota? Nie wiem. Katarina bardzo szybko pada, jeśli tylko trafiają kokonem. Lepiej było zabić teraz Trundle na topie. Ale on się chyba wycofa. Pewnie dużo pieniędzy zarobił. Pójdę na reda jego. Gdzie jest raid? O, shit. Jak tutaj trafiłem? Jak ten kokon nie trafił? Nie, możliwe. Ten Trundle, jak coś, to będzie z bazy raczej. Jak macie warda kogoś, to możecie sobie tutaj u góry najechać i zobaczyć, kogo to był. A to musiał być od Trundle. Jak sobie do dalej części mapy poszła, nie wiem, gdzie jest Katarina. Musiałby sfaszować przez ścianę. Łatwiej, żeby to zrobił. Okej. Cały czas jestem na wizji, muszę pamiętać. Ja sobie to popuszuję. Wezmę ten turret po prostu. Elisa ma najgorszy push power z tymi pajączkami, jak odpali bu. Już do końca wezmę. Mogę nawet dalej cisnąć. No jednak nie. Idę na topa. Chociaż nie wiem, czy jesteśmy w stanie tego Trundla zabić. Tutaj był ward, więc muszę iść naokoło. Czy jest szansa, że Zaya to mnie sprawdzi? Czy podejdzie na topa? Nie wiem, to bardzo ma po co w sumie.
Nie wiem, dobywanie topa jest takie sobie. Ewentualnie mogę liczyć na tą zaję, że podejdzie. A nie, przecież na tyle głupio. Okej. Nie wiem, dlaczego się spośćcać człowieka zmieniłem. A musimy stąd spadać już. B. A, dobra, trzeba będzie lifta wziąć. Gdzieś go puścić. Zobaczymy gdzie. Nie, 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 nie. Co on pokazywał? Czy on pokazywał, że tam chce iść? Co on niby miał chciał zrobić? Okej, okay, widzieliśmy trochę na topie. Biorę blue, wezmę górną dżunglę. I mogę iść na rifta. I z riftem coś zrobimy. Nawet nie wiem, że ta gierka mi wychodzi. Nawet jest ok. Ups. Nie, surrender. Co? To jest właśnie minus. Jak gracie jakąś early game'ową postacią i zawracie, chociaż sobie nie zaoram aż tak bardzo. Tylko, że każda linia mnie przegrywała. Surrender. Tyle. Kijowo. Aj, też nie wiedziałem, że skończą. Tak ten sobie tego questa zrobił. Nie wiem, ten Kenem był taki sobie. Treasure był głupio questa. Namykaliście. Niech będzie. Jakie to są questy właściwie? Trzy wardy musiałem zniszczyć, ok. O, control ward. Dobre, brawo Riot Games. To z tymi teleportami jest trochę głupie, ale... Ale trzeba by zrobić. Ok, nie najgorzej. Dostałem się, ile mam tylko... Ile ja mam tych tokenów? 260. 320 na tego. Dobra, to chcę zrobić. Tyle. Tyle z Eliski. Całkiem spoko. Early game szedł. Szkoda, że surrender. No, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Tak to bywa. Jak jesteście za dobrzy, to po prostu ludzie surrenderują. Niestety. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na streamy. Inny film na YouTubie. Życzę wam miłego dnia. Bye, bye.